Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Urzędnicy i politycy kompletnie zawiedli Amerykanów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które praktycznie wszystkie są demonetyzowane. No i po tygodniu, po ręcznym sprawdzeniu, monetyzacja wraca. Czyli jak to mówią, miękki bat, żebym spokojniej mówił, no ale nie da rady, mówię to, co mówię. Pieniądze nie są ważne, wyświetlenia są ważne, no ale dlatego dziękuję, że polecacie. Jeżeli polecacie, jeżeli wam się podoba to, co mówię, no to dajcie ludziom znać, niech odwiedzają. Tam algorytm demonetyzuje, ale algorytm też widzi, że jest zainteresowanie. No niestety, zawiedli. W Ameryce jest dziwaczna sytuacja. Bandytyzm się szerzy. Dlaczego bandytyzm się szerzy? No dlatego, że komuniści wprowadzają taką debilowatą, idiotyczną zasadę, żeby nie karać. No a jak to w Polsce mówili, kto ma miękkie serce, to ma twardą dupę. No i teraz wygląda na przykładzie Starbucks. Starbucks, no to ta sieć kawiarni, dosyć droga w Polsce jest wyjątkowo droga, zamyka 16 kawiarni w Ameryce, no to nie jest dużo, bo to 16 na 16 tysięcy, no to w zasadzie jest nic. No niektórzy mówią, że zamyka na te 16, to dwa miejsca są tam, gdzie się związki zawodowe potworzyły. No to też jest ciekawa sytuacja, bo w tych kawiarniach to bardzo dużo pracuje ludzi po studiach, którzy ukończyli najróżniejsze genderyzmy i tego rodzaju studia, no i teraz nalewają kawę. No tam bardzo często znajdują pracę socjaliści, którzy kochają inaczej, patrzą na świat inaczej, myślą, że są inni, no i to w sumie wpływa na całokształt. Była ta sytuacja z George'em Floydem rok, dwa lata temu. George Floyd, no to został, mówią, że został uduszony. No on został trzymany kolanem przez 9 minut. Policja błagała go na kolanach, no w sumie może nie na kolanach, trzymając kolano na szyi, błagała go, żeby się poddał. On przez 9 minut się nie poddał, no i wykitował. Dlaczego wykitował? No miał w sobie tyle wszelakiego rodzaju narkotyków. Była sekcja amfetamina, kokaina, opium, heroina, haszysz, marihuana, jakieś grzybki ekscytujące i inne badziewie, które jest dobre dla ćpunów. Jak doszło do tego aresztowania? No dlatego, że przyniósł 20-dolarówkę fałszywą do delikatesów prowadzonych przez Hindusa, no bo w Ameryce to Hindusi opanowali i delikatesy, i stacje benzynowe, i motele, no i sporo hoteli. No ale właśnie w tych delikatesach prowadzonych przez Hindusa, Hindus zadzwonił na policję, policja przyszła, złapała go, wsadziła do więzienia, do radiowozu, on wyskoczył przez okno z radiowozu, kawał chłopa, on spędził sporo czasu w więzieniu, przystawiał rewolwer kobiecie do brzucha, także to niezły gagatek, niezły recydywista, no i Starbucks właśnie jako dwa lata temu, no to mówił, że jest rasizm, że zrobi wszystko, żeby pomóc ludziom bezdomnym, że otwiera swoje ubikacje, że tam wszyscy mogą przychodzić, że tam jest przyjemnie. No a teraz zamyka. Dlaczego zamyka? No dlatego, że jest przestępstwo. Narkomani sobie tam używają ich restauracji czy kawiarni do wstrzykiwania. Wyganiają normalnych klientów, normalni klienci nie przychodzą. No i te wahadło idiotyzmu, tych naiwnych idiotów Starbucks się zaczyna cofać. Całe szczęście zaczyna się cofać. Jest nadzieja, że więcej ludzi po prostu w listopadzie
zacznie głosować na normalnych. Dużo, dużo hiszpańskojęzycznych latynosów zaczyna odchodzić od komunistów, którzy się na dzień dzisiejszy nazywają Partią Demokratyczną. Ludzie wracają do swojego normalnego sensu, do swojej normalności. No i Starbucks też się wycofuje. Ciekawa sytuacja była teraz w molu, czyli w takiej, w galerii handlowej. Przyszedł jakiś wariat, no bo to z reguły wariaci są, oni przychodzą i chcą mieć te 5 sekund w telewizji, zaczął strzelać. Ktoś tam miał legalną broń, poszedł i wziął go i zastrzelił, bo tak, no, że szkoda 2-3 osoby, no ale bardzo dobrze, że jest ktoś odważny, który jest przyszykowany na taką sytuację. Ta sytuacja w szkole, gdzie było ten Uwaldi, gdzie w szkole wariat zastrzelił tam kilkanaście dzieci i nauczycielkę, to tam było 350 policjantów, urzędników, najróżniejszych ludzi. Oni przez półtorej godziny czekali. 350 ludzi. No i to jest właśnie ten problem, że jest budżetówka, że są ludzie, którzy są płaceni, a nic nie robią. Nic nie robią, dlatego ludzie w Ameryce, w niektórych rejonach, szczególnie czarni kupują na potęgę broń, bo w takich miejscach, szczególnie w tych socjalistycznych miastach, takich jak Seattle, Los Angeles, Chicago, Nowy Jork, Buffalo, Philadelphia, Detroit, w tych dzielnicach murzyńskich, to tam jest smród, brud i ubóstwo i boją się ludzie, dlatego że bardzo dużo tych studentów, tych profesorków, tych wszystkich białych, dobrze płaconych przez podatki stanowe uczelnie, płacą im, oni podniecają tych biednych, czarnych ludzi, żeby po prostu robili protesty. Tak jak było z tym George Floydem, to ciągle są protesty. No i prokuratorzy, którzy są wykształceni przez Sorosa, oni po prostu nie zamykają nikogo. W San Francisco są takie przepisy, że w zasadzie kradzież do $950, no to nie jest ścigana. Policja nic nie robi. Także może zobaczycie, są wideo, wchodzi człowiek do sklepu jakiegoś takiego gospodarstwa domowego, bierze jakieś tam odkurzacze, nie odkurzacze, czy jakieś no cokolwiek, jest jakiś sprzęt, $200, $300, $500, wychodzi z wózkiem, nie płaci tam. Strażnicy nie za bardzo reagują. No bo mają powiedziane, żeby się nie bili. No bo giną często strażnicy giną i w takich sieciówkach to jest poważna sprawa. W prywatnych sklepikach, w prywatnych najróżniejszych takich lokalnych małych sklepach 24 godziny, no to walczą, ci właściciele walczą. Teraz ostatnio jeden miał być obrabowany, to ten właściciel wyjął kałasznikowa, właśnie ten AR-15, no i zastrzelił bandziora, no i policja powiedziała, że nie będzie go skarżyła, to było w samoobronie. No oczywiście komuniści krzyczą, że powinni zaaresztować tego właściciela, no bo to komunizm ma to do siebie, że wszystko robi odwrotnie. No ale w tym całym Starbucksie, no to zaczynają się tłumaczyć, że te wszystkie sklepy to nie były zbudowane, czy nie były prowadzone tak jak dzisiaj to wszystko wygląda. No i mówi, że te wszystkie lokalne rządy, lokalne władze muszą coś zrobić, żeby ten bandytyzm ukrócić, żeby coś zrobić z tymi psychicznie chorymi. No w Ameryce bezdomni. Skąd jest tylu tych bezdomnych? No dlatego, że ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli Amerykański Związek Wolności Obywatelskich w latach 1970 doprowadził do tego, że nikt nie może być przetrzymywany w szpitalu dla psychicznie chorych wbrew jego
woli. No i w zasadzie nie ma czegoś takiego, jak żeby psychiatrzy stwierdzili, że ten psychicznie chory nie ma swojej woli. Jak on powie, że on nie chce być, no to jest wypuszczany. Szpitale zostały poburzone, zamienione na apartamenty, zamienione na parki. I wszyscy ci biedni ludzie, zamiast mieć 3 posiłki dziennie, codziennie jakiś shower, jakieś lekarstwa na uspokojenie, no to oni są na ulicach, no i co im zostanie? Kradną, walą te narkotyki na oczach. W San Francisco to paru Polaków pokazywało nawet filmy, jakie to jest syf, kiła i mogiła w tym San Francisco. No to jest bardzo nikła. Geograficznie to jest mała część. Ludzie przestają jeździć do miast, ludzie na przedmieściach po prostu nie jeżdżą do tych wszystkich San Francisco, Detroit, Buffalo, Philadelphia, Nowy Jork i tak dalej. I są po prostu dwie Ameryki. No ale niebezpieczeństwo jest. I to się przekłada coraz gorzej. No, część ludzi mówi, że ma to wpływ, te zamknięcie COVID-a. Ta cała ta panika spowodowała to, że ludziom po prostu odbija. No ale restauracje nikt się tego nie spodziewał. Sklepy spożywcze takie mega potężne, ilości się zwiększają. Najróżniejsze miejsca, gdzie sprzedają pizzę, no to tam ludzie muszą walczyć, muszą jakoś reagować. W niektórych sklepach się zastanawiają, czy powinni mieć broń. No większość nie chce mieć broni, no bo nie każdy ma predyspozycję, tak? Ludzie się rodzą, mają temperament albo nie mają temperamentu. Faceci od młodości, wiadomo, czy oni będą, są flegmatyczni, spokojni, czytają książki i będą bibliotekarzami, czy są energiczni, pobudliwi, no niektórzy mówią, że nadpobudliwi, no ale to ci ludzie to z reguły kończą tak, że są albo policjantami, albo strażakami, albo żołnierzami i cała ta energia wyparowywuje z nich, czy jest jakoś tak wyładowana za pieniądze podatnika i oni są potrzebni. No komuniści niestety i liberałowie wszyscy myślą, że wszyscy są równi. Teraz ostatnio doszli do wniosku, że transwestyci są też równi kobietom, także to jest następny idiotyzm. Ta równość 100 lat temu, kiedy było te francuskie te powiedzenie równość, braterstwo i tam sprawiedliwość, no to ta równość to określała, że czy nie ma chłopa i nie ma arystokraty, każdy ma być równy za to, co robi w swoim życiu, a teraz zrobili, że mają być równi, na przykład jak transwestyta powie, że jest kobietą, no to ma być równą kobietą. No i to jest ta równość. W Ameryce nie zamykają czarnych, dlatego że ma być równość zamykania białych i czarnych, a nikt nie bierze pod uwagę, że możliwe, że no ilość przestępstw jest większa, to i aresztowań będzie więcej. Także wszystko jest postawione na głowie przez tych komunistów. Oni chyba to robią po to tylko, żeby przeorać tą białą, chrześcijańską, wolnorynkową Amerykę, no bo innego sposobu w sumie nie mam. W tych restauracjach i w tych wielkich sklepach spożywczych, samoobsługowych, no to bandytyzm wzrósł o 80-90%. Tam jak badania robili z 12 tysięcy tych sklepów w Ameryce, to jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dieje. Burger King i McDonald's również musi
jakoś reagować. Mają duże problemy na parkingach, mają duże problemy z najróżniejszymi lumpami, którzy wchodzą do środka, do McDonald'sa, żebrzą tam, napastują ludzi, wyganiają ludzi, śmierdzą i tak dalej, i tak dalej. Także to biznes znika. To jest wielka sprawa dla tych ludzi. Przy sklepach tych spożywczych tak samo. Przed samym wejściem jest nieustanne molestowanie, nagabywanie, zagadywanie, ściganie ludzi po parkingu. No i właściciele nie wiedzą, co robić. No bo policja w sumie nie działa. To złodziejstwo to jest straszny problem. No, w listopadzie to się wszystko zmieni. Większość teraz miast zaczyna wyganiać tych sorosowych prokuratorów. No w Ameryce jest w konstytucji, jest taka klauzula, że społeczeństwo może pisać petycje do rządu, jeżeli ma jakieś zażalenia. No i właśnie w San Francisco wygonili komunistę prokuratora, no bo on biały komunistyczny prokurator doprowadził do tego, że jest kompletny syf. W Filadelfii jest podobnie. Także to się zmienia. Ludzie się zaczynają budzić, ludzie zaczynają się orientować, co się dzieje. I kompanie zaczynają się orientować. Dużo teraz cała ta sytuacja była ze skrobankami, że Sąd Najwyższy powiedział, że przepisy dotyczące regulacji i przepisy dotyczące skrobanek, no to muszą być w sumie ustalane na poziomie stanowym, a nie na poziomie federalnym, czyli stolicy, czyli w Waszyngtonie. No dużo tych komunistów krzyczy, że skrobanki są zakazane. No ale to też otwiera oczy wszystkim. Bandytyzm otwiera oczy wszystkim. Te napady otwiera oczy wszystkim, ta chęć komunistów konfiskowania broni otwiera oczy wszystkim. Także listopad to będzie kompletna zmiana w Ameryce. Jest nadzieja, że będzie sporo impeachment, czyli usuwanie ze stanowisk. Jest nadzieja, że będą jakieś śledztwa kryminalne. Święty Antoni Fauci odchodzi na emeryturę po 50 latach w budżetówce. On ma 490 tysięcy rocznie. Także, że już wszystkie te szakale, wszystkie te szczury zaczynają opuszczać powoli statek tego komunizmu. No i Ameryka zaczyna wypływać na jakieś szerokie drogi. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Komuniści po prostu są usuwani. W Ameryce nie ma jakichś takich siłowych rewolucji, nie ma zamachów stanu, nie ma hunty wojskowej. Jest wszystko, po prostu odbywa się głosowaniem. No i to jest właśnie najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby po prostu głosować, żeby być uczciwym, żeby normalni ludzie jako grupa musi zdecydować o przetrwaniu narodu i społeczeństwa. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, tak jak za każdym razem mówię, widzicie, jakiego piwa naważyliście. Kwaśne piwo nie da rady tego wypić. Także się zastanówcie, zmieńcie swoje barwy partyjne, no, albo przynajmniej nie idźcie głosować. Nie róbcie jeszcze większego wstydu. Dajcie normalnym prowadzić Amerykę ku normalności. Dajcie Ameryce odsapnąć, dajcie Ameryce być normalnym, kapitalistycznym, wolnorynkowym krajem, który pozwala ludziom żyć normalnie. Zdrowia dla normalnych.